ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęścia żon i mnie w opiece swej miej. Kultura oczywiście jest dla mnie bardzo ważnym elementem w życiu. Uświadomiłam sobie, że jestem szczęściarą po prostu z tego tytułu, że uprawiam zawód muzyka i z tego zawodu mogę czerpać garściami przeróżne korzyści, że się tak może wyrażę. Mogę wiele czynić muzycznie i komponować, i grać, i śpiewać. Wtedy, kiedy się nieco zmęczę, a mam ochotę na jakąś alternatywę, wtedy przenoszę się do mojej pracowni i maluję. Maluję swoje pomysły kolorystyczne. Moje obrazy są na pewno pogodne. Jednego dnia maluję obrazy turkusowo-fioletowe, bo mam taki nastrój z nutką na przykład srebra. A innego dnia, kiedy potrzebuję pobudzenia, to już jest cała nauka na temat kolorów, to wtedy są czerwone, ostre, z pomarańczem. Postanowiliśmy, zgodnie zresztą, za rok 2015 tytuł Nowohucianina Roku nadać pani Barbarze Annie Brzezińskiej. Pani Basia jest magistrem sztuki, absolwentką Krakowskiej Akademii Muzycznej. Gra na fortepianie i organach, aranżuje dla orkiestry, jest autorką ponad 300 kompozycji muzycznych. Zawsze była związana z Nową Hutą. Była pierwszym prezesem Nowohuckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich przez 5 lat. Swoje występy sceniczne przeplatała z działalnością pedagogiczną związaną też z Nową Hutą. Pracowała z grupami w Nowohuckim Centrum Kultury, w Dworku Białoprodnickim, w szkołach, gdzie poza muzyką uczyła też plastyki. Pani Barbaro, bardzo serdecznie gratulujemy. Proszę przyjąć ten dyplom, a pan redaktor wręczy specjalny medal, którego nigdzie nie można kupić, którego można tylko otrzymać. Dzisiaj chcielibyśmy go wręczyć właśnie pani. Pani Basiu, jest to rzeczywiście limitowana seria. Jest tu logo Głosu Tygodnika Nowohuckiego, a z drugiej strony symbol Nowej Huty, czyli sylwetka kościoła Arki Pana. Bardzo proszę, wręczam pani medal. Gratuluję również bardzo serdecznie. Chłopcy wyjechali z matką do Anglii. Wspaniale. Jack, wtedy widziała ich po raz ostatni. Rodzina pisała do siebie przez jakiś czas, a potem straciła ze sobą kontakt. Do czego zmierzasz? Ona zaraz wyschnie. Jack, chłopcy wyjechali do Anglii. Byli wtedy mali. Pomimo wielu ogłoszeń nie zgłosili się. Florence Snyder chce zostawić majątek im i siostrzenicy, która mieszka z nią w Yorku. Takie mam cały czas wrażenie i może to daje mi jakąś motywację w tym zawodzie, że jeszcze nie zdarzyła się ta rola, o której mógłbym powiedzieć, że to jest właśnie ta, którą chciałem zagrać. Jak już się skonsumuje pewien rodzaj satysfakcji z wykonywanego zawodu, to on przestaje być w jakimś sensie atrakcyjny. I ja mam takie odczucie, że ja tego zawodu jeszcze nie skonsumowałem. Dlatego ciężko mi mówić jest o tych rolach, w których się najlepiej czuję, a w których się nie źle czuję. Tak naprawdę nie ma takich ról, w których bym się źle czuł i nie ma takich ról, w których bym się czuł znakomicie. Co przygoda, co spotkanie, co spektakl, co teatr, co sztuka, dla mnie jest to zawsze nowa przygoda, która może przynieść coś nowego, odkrywczego, fascynującego, coś, czego o sobie się mogę dowiedzieć więcej. Coś, czego mogę się dowiedzieć więcej o widzu. Też bardzo inspirujące jest to, że ta sztuka cały czas ewoluuje. Obojętne, jakbyśmy popatrzyli, czy 100 lat temu, czy 20, czy 50, czy dzisiaj, to ona cały czas pracuje. Właśnie ściągają mnie na próbę już. W tym momencie muszę lecieć na wznowieniówkę. Gramy dzisiaj Pół żartem, pół sercem, taką angielską komedię. No i co z tego? Co z tego? Co z tego? My jesteśmy... Co jest? Ty i ja.
Głodni jesteśmy. No co jeszcze? Bez grosza jesteśmy. Co jeszcze? Nie wiem. Jesteśmy, nie wiem, Rosjanami, nie. Bułgarami, nie. Rumunami, nie. Polakami. No to... Jack, my jesteśmy Anglikami, jesteśmy z Anglii, patrz. Mamy, no na nas, zobacz, mamy angielski akcent. Nawet, no ty, nawet wyglądamy na braci. Nie, nie wyglądamy. Wyglądamy. No, mogli, ty moglibyś być Steve, a ja Max. Nowy Sącz, Nowy Sącz, tutaj jest! Nowy Sącz, Nowy Sącz, tutaj jest! Ja przyjeżdżam tutaj wspierać Polaków ile mogę. No szczególnie młodzież musi się uczyć, jak wygląda sport, jak się rywalizuje, jak wygląda doping. Przenosić to na lekcje wychowania fizycznego, ale też być przede wszystkim uczę ich tego być wspaniałymi, prawdziwymi kibicami. Ja jestem wielkim kibicem siatkówki i piłki ręcznej i dla mnie to była jedna okazja w sumie, żeby tu się dostać. I najważniejsze dla mnie są chyba te emocje, które tutaj przeżywam. No to jest no niesamowite uczucie, że mogę brać udział w tym no od tej drugiej strony. No serce rozpiera. A co syn mówił? Syn? No przed chwilą się z nim widziałam, więc humor ma dobry, więc myślę, że mecz będzie też dobrze. Tutaj no zobaczymy, no. Wielkie podniecenie. Jestem strasznie zadowolona. Ja w ogóle przyjechałam z Londynu tutaj na ten mecz. Specjalnie na mistrzostwa. Specjalnie na mistrzostwa, więc trzymamy kciuki. Jakie oczekiwania? Dlaczego akurat piłka ręczna sprowadziła tutaj panią z Londynu? Moja koleżanka jest sędziną piłki ręcznej i ja jestem fizjoterapeutką i kiedyś byłam fizjoterapeutką WKS-u Śląsk Wrocław. Dzień dobry, to ja jestem sędziną. Tak, to jest moja koleżanka, więc to jest w ogóle mój prezent urodzinowy. Tak. Od koleżanki, więc wspieramy Polskę.